Dobry wieczór, witam Panie w rynku o godzinie 20, 30 września. Co tutaj się dzieje w ogóle? Co Wy robicie jako strajk kobiet tutaj dzisiaj? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na granicy polsko-białoruskiej umierają osoby, umierają z chłodu, umierają z głodu. Natomiast ze względu na wprowadzony przez rząd stan wyjątkowy nie ma tam dziennikarek, nie ma dziennikarzy, nie ma żadnych informacji o tym, co się dzieje. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nagłaśniali i nagłaśniały sprawę i po to tutaj jesteśmy. Żeby powiedzieć głośno o tym, co się dzieje, o tym, że się na to nie zgadzamy i żeby zapalić znicze w intencji tych osób, które już na granicy umarły. I jednocześnie, żeby zaapelować do naszych rządzących, żeby zadbali o to, żeby ani jednej śmierci więcej nie było. Nie apelujemy tutaj dzisiaj o to, aby przyjmować uchodźców, tak jak większość osób odbiera naszą dzisiejszą demonstrację, tylko o to, by na polskiej granicy nie umierali ludzie, żeby dwuletnie dziecko nie było wywożone w brudnych śpioszkach do lasu, jak przysłowiowy worek śmieci. I władza, która w ten sposób postępuje, zasługuje tylko na pogardę. Czy to jest protest, czy to, bo jak protest to jest jedna sprawa, a druga sprawa to są znicze, widzę, czyli czcicie pamięć tych ludzi, którzy tam zmarli na granicy, tak? Tak. Polska jest, okazuje się, że Polska jest krajem, któremu bardzo mocno zależy na życiu. Bardzo mocno zależy na życiu niepoczętym, stąd mnóstwo było różnych projektów antyaborcyjnych. A my chcemy powiedzieć, że zależy nam również na tym życiu, które już jest i chodzi i oddycha na tym świecie od kilku lat. Dziękuję bardzo.